Zobaczmy sobie tak. Będziemy próbować odpowiadać na pytania. Podobno tu są jakieś oro totalne. W tym jeden z dziesięciu. Program, który ma z miliard lat. Ale co no? Ty jeden z dziesięciu to mi się kojarzy z czasami starożytnymi, że tak powiem. Czasy, kiedy idziesz do babci w niedzielę na obiad, rosół schabowy można zjeść? Chyba ta. Jakieś tam ciasto babcia zrobiła w telewizorek taki stary i leci jeden z dziesięciu. Rozumiesz, o co chodzi? Piękne czasy. Piękne czasy. Nigdy już nie wrócą. Obejrzmy to. Już gotowi. TVP z podatków. Mam prawo to oglądać. Mam to w dupie. Obejrzmy. Co się dzieje? I do akcji ja przypomnę jeszcze, kto skąd przyjechał i czym się zajmuje. Dobra, będziemy próbować odpowiadać na pytania z chłopem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie gówniano. Pan Artur jest ekonomistą, przyjechał do nas ze Śliwnik i był pytany 8 razy, zachował wszystkie szanse, więc ma 3 punkty. Pan Grzegorz, programista z Warszawy, był pytany razy 7, Na dwa raz mu się się da nie udało, odpowiedzieć. za zachowane szanse ma 2 punkty, a pan Adrian z jednym punktem jest radcą prawnym z Warszawy, był pytany Nerd. sześciokrotnie. Proszę panów, zaczniemy jak zwykle od pytań do Jak wszystkich. wampir. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Kto się pierwszy zgłosi, ten musi odpowiadać. Pojazdy mechaniczne. Czy silnik diesla ma świece zapłonowe? Tak. Pan Artur. Nie ma. Dobra, szczerze, bo nie wiedziałem, że w nowym patchu usunęli. Język polski. Jak nazywa się żartobliwa gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów i podobieństwie ich brzmienia? Już kalambur. To się zgadza. Ja pierdzielę. Dobra, ty już widzę, że rzeczywiście będzie ciężko. Ty, pytania w jeden z dziesięciu nie są proste. Nie wiem nawet, co on powiedzie za słowo. Nie znam tego słowa w języku polskim. Nieważne. Jakie imię nosi młody szlachcic, w którym zakochana Pan jest Tadeusz. Anka, bohaterka opery Stanisława Moniuszki? Janusz. Dobra. Ale było blisko. 3 dobre odpowiedzi z rzędu i pan Artur już ma prawo wyznaczać Panie odpowiedzi Arturze, proszę albo się swoich uspokoić. konkurentów, albo siebie samego. No to spróbuję na siebie. Flagi. Złoty orzeł widnieje na fladze Egiptu czy Libanu? Liban. Egiptu. I 50%, przysięgam ci, jak wygląda. Nie, muszę spauzować. Flaga, czego ja miałem zobaczyć? Egiptu. Co ty pieprzysz? Tam serio jest orzeł. Nawet nie wiedziałem, co ty gadasz. Znasz tę flagę? Po co jest orzeł w Egipcie? Widziałeś orła na pustyni? Dobra, pieprzyś to. Proszę na siebie. Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte? Przeciwieństwo sfery świeckiej nazywanej profanum. Sakrum. A, dobra. Proszę na siebie. Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? Morza Śródziemnego. Skip, Proszę na siebie. widzowie. Jak nazywa się technika skoku wzwyż, w której zawodnik jest zwrócony Skok wzwyż. Nie. plecami do poprzeczki? Flop. Na siebie. Co to w dupę jest flop? Nic nie znam. Skąd on te rzeczy wie? Większość tlenków niemetali tworzy z wodą kwasy, zasady czy soje? Zasady. Kwasy. Ale 33% było na trafienia. Proszę na siebie. To teraz będzie pytanie muzyczne. Ta, to z Kevin sam w domu kolęda. Rel? On ma 1000 lat? Mam 0% ratio na razie? Niemiło. Serio jest wampirem i wszystko dlatego wie? Typis święta. Kurde, ile to leci, ty? Let it be.
To piosenka z repertuaru grupy The Beatles czy Rolling Stones? The Beatles. Poproszę na siebie. Jak nazywa się pierwszy przypadek Regis. Polskiej deklinacji? Mianownik. Mianownik. Dobra, jedno. Proszę na siebie. Termin moderato określa umiarkowane czy szybkie tempo wykonywania utworu? Umiarkowane. Proszę na siebie. Czy aktor Eugeniusz Bodo zagrał w pierwszych filmach realizowanych po II wojnie światowej? Tak. Nie zagrał. Bo to było po pierwszej wojnie światowej. Rel? Zginął w stalinowskim obozie w 1943 roku. Proszę na siebie. Archeologia. W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 roku stelę z tekstem kodeksu Hammurabiego? W Suzie. Ja pierdzielę. To co to jest? Jak on ma tak wielką wiedzę na tyle tematów? To się taka wiedza wydaje trudniejsza, nie taka prosta, nie? Jak nazywa się grupa języków, do której należą węgierski i fiński? To są języki ugrofińskie. Proszę na siebie. Zoologia. Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają samce czy samice tego owadu? Samce. Jezus. Proszę na siebie. Czyim nazwiskiem Proszę zostały na nazwane Polskie Powstanie Narodowe i najwyższy szczyt Austrii? Nie wiem. Tadeusza Kościuszki. Ja pierdzielę, ty! Nie wiedzieć takiego czegoś, to już jest smutne. Dobra, strollowałem, ty Kościu. Ja pierdzielę, teraz to się załamałem. Szczerze, kończę streama, idę do książek, pieprzę to. Ja pierdzielę, już nie, już mi jest smutno. Proszę na siebie. Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8000 metrów nad poziom morza? Jest ich 14. Proszę na siebie. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo. Ale nudy w studiu. Według powiedzenia, do kiedy rana się zagoi? Do wesela. Proszę na siebie. Jaki kolor ma kawior rybie siotrowatych? Fioletowy. Jest czarny. Czarny to też fioletowy. Proszę na siebie. W której operze Giacomo Pucciniego występują postaci gejszy Ciocio-san oraz amerykańskiego porucznika Pinkertona? Madame Butterfly. Co jest? Proszę na siebie. Gross. Ile to jest tuzinów? 12. Dobrze. Na siebie proszę. Dania i napoje. Z której części rośliny otrzymywana jest gałka muszkatołowa? To jest z owoców rośliny. Z owoców, z nasiona, tak. Ty pierwsze, które musiał się zastanowić 3 sekundy. Wytyfy? Na siebie, proszę. Ty pies kosmito? To wampir. Europa, Io, Ganymedes i Kali. Przecież to proste pytania. Ta Andrzej, a czemu na każde widzę na czacie, że źle odpowiadasz? I XD? To odkryte przez Galileusza księżyce której planety? Jowisza. Proszę na siebie. Którego króla dotyczy powiedzenie o jedzeniu, piciu i popuszczaniu pasa? Kurde, czekaj, teraz trzeba spowolnić. Sas? Jest taki król? Coś tam Sas był. Coś takiego kojarzę. Zobaczmy. Króla Sasa. Jest! Dwa pytania, dobrze! Dobra, już bym miał dwa punkty, tylko że on by mi nie dał odpowiedzieć. XD. Proszę na siebie. Język polski. Kajak, woda, potop. Który z tych wyrazów nie jest palindromem? Woda. A. Czyli, że od tyłu i od przodu się dyma. Kumasz? Ta. W którym księstwie można spacerować aleją księżnej Grace? W księstwie Monako. Nie wiem. Jedna z najdroższych ulic na świecie. Na siebie proszę. Czy w trójkącie równoramiennym wszystkie kąty są równe? Nie. Nie wszystkie. Tylko dwa. Proszę na siebie. Ile koni było w gospodarstwie pana Jonesa w książce George'a Orwella Folwark zwierzęcy? Były 3 konie. Boxer, stary koń pociągowy, Clover, Klacz i młoda klacz Molly. Proszę na siebie. Rzeźbiarz Ksawery Dunikowski swój dorobek artystyczny ofiarował narodowi... Ustawione, nie ma szans, żeby ktoś wiedział to wszystko, ale on wie, widać. Polskiemu. W którym mieście możemy zwiedzać jego muzeum? W Warszawie. Proszę na siebie.
To jest geniusz po prostu. Jak brzmi łacińska nazwa orderu odrodzenia? Ty jak na to, nie wiem czy kiedyś była taka sytuacja, że on wszystkie pytania prawdopodobnie odpowie, jak tytuł wskazuje. Więc jak na to, że ten program ma z 50 lat, no to jedna taka rzecz, to czemu ma być ustawione? Nawet jakby 10 razy się to trafiło na 100 lat prawie tego programu, to to prawdopodobieństwo na korzyść tego chłopa, to nie jest ustawka, koleżko. Rodzenia Polski. Polonia Restituta. Proszę na siebie. To jest pierwszy raz od 30 lat, no właśnie, to czemu ustawka? Dobra, oglądamy, bo zgadam. Rodzenia Polski. Polonia Restituta. Witam, Kądziu. Proszę na siebie. Shiva to bóstwo której religii? Hinduizmu. Nawet nie zdąży spauzować, żeby pomyśleć, i tak bym nie domyślił się. Proszę na siebie. Jak miała na imię ukochana Stanisława Wokulskiego? Ja pierdzielę, ty, jak ona się nazywała? Taka szmata była. Izabela, Izabela Łęcka. To była Izabela. Proszę na siebie. W którym wieku została założona Biblioteka Watykańska? W XV wieku. Ja pierdzielę, to jest nierealne. Fraktal to jest liczba czy rodzaj figury geometrycznej? To jest rodzaj figury geometrycznej. Na siebie, proszę. Muzyka. Akord nonowy to akord złożony z ilu dźwięków? Z pięciu. Jak to możliwe, że on na wszystko wie? Geniusz pieprzony. Jak nazywano białą niewolnicę w haremie? Paradoks. W sensie, przeczytałem na czacie takie słowo. Dobra, oglądajmy dalej. Proszę na siebie. Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Odaliska. Na siebie, proszę. Piłka nożna, w którym mieście ma siedzibę angielski klub piłkarski West Ham United? W Londynie. Aha. Na siebie, proszę. Czy fotosynteza w roślinach może zachodzić bez udziału energii świetlnej? Tak, może. Nie. Kurde, bo powiedziałem od razu nie, tylko tak miałem na inny temat, bo widz się o coś zapytał, przysięgam. Który filozof nazywany jest ojcem dialektyki? Dobra, starożytni filozofowie, jakiegokolwiek rzuć, może trafisz. Pitagoras. Nie, to z matematyką. Ten na S, jak on się nazywał, ten mądry, Sokrates. Sokrates, tak? Heraklit z Efezu. Muszę na siebie. W którym Maka. Języku Andrzej Frycz napisał rozprawę o poprawie Rzeczypospolitej? Po łacinie. I to są wszystkie pytania. Ja wszystko odpowiedział, chłopi. Igit, pora na CS-a. Jakie mogłem panu zadać? Pan Artur wygrał. Ja pierdzielę, ale oro. 3 punkty, ale za nie no, Sigma. Zachowane szanse dostanie jeszcze 30 punktów i jego wynik to będzie... Chłopy, statyści w odcinku. 803 ja pierdzielę. Gratulacje. Ty wyobraź sobie, że on teraz dojdzie, finał będzie i on wpieprzy na samym początku. Ty, ale byłby plot twist. Chwila, ty, bo chyba coś tego. Dzięki Regal za 52 lata, dziękuję bardzo. Na siebie proszę, Sigma, na siebie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!